Okres kanikuły, okres wzmożonych wyjazdów na urlopy, szczególnie nad wodę i do lasu. Las jest takim, zresztą w ogóle przestrzeń wolna, przestrzeń jest takim środowiskiem, gdzie bytują najróżniejsze stworzenia, między innymi kleszcze. Jest to o tyle nośny temat, że mamy do czynienia w tej chwili z dosyć dużą inwazją kleszczy. Atakują one wszystkie ssaki, łącznie z psami, także i z ludźmi. Jeśli chodzi o ludzi, no to mamy tutaj określone sposoby przed tym, żeby się zabezpieczać przed nimi. Natomiast jeśli chodzi o naszych czworonożnych przyjaciół, no to tutaj też istnieje cała gama różnego rodzaju środków. Niemniej, no niestety, muszę z przykrością stwierdzić, że nie ma stuprocentowego takiego zabezpieczenia. Trzeba też i oglądać systematycznie psa lub kota, czy nie ma tam na nim bytujących już osobników, które trzeba po prostu usuwać. Kleszcze są o tyle niebezpieczne, że mogą roznosić szereg różnych paskudnych chorób. Między innymi w tej chwili najbardziej taką rozpowszechnioną chorobą odkleszczową jest babeszioza. Jest to choroba wywołana przez pasożyta krwi. Ten pasożyt pasożytuje na erytrocytach, krwinkach czerwonych, doprowadza do hemolizy, do rozpadu erytrocytów, no i całej konsekwencji już patologicznych procesów wynikających z rozpadu tychże. Między innymi żółtaczkę, jakieś tam zaburzenia wątrobowe, nerkowe, nerwowe też i tak dalej. Cykl rozwojowy kleszcza jest w sumie no tak jak wszystkich pajęczaków. No, jest to pajęczak, to nie jest owad. Ważne, żeby powiedzieć, ponieważ one potrafią pasożytować i są aktywne w temperaturze poniżej zera, w odróżnieniu od owadów. Także cechą charakterystyczną są cztery pary odnóży, owady mają trzy. No, samica składa jaja, jajo dojrzewa i to jajo opuszcza larwa, która pasożytuje na małych gryzoniach, na ptakach, także na gadach, o czym niewielu ludzi wie. Oczywiście wiedzą o tym ci, którzy się interesują tym zawodowo. Larwa po okresie pasożytowania opuszcza swojego pierwszego żywiciela i po pobraniu krwi ma budulec i energię do tego, żeby przekształcić się w kolejny stadium. To jest nimfa. Ta nimfa z kolei znowu atakuje kolejnego żywiciela. To są też drobne gryzonie, dzikie zwierzęta, często w lesie. Natomiast w środowisku miejskim, gdzie w parkach bardzo często są spotykane kleszcze, to są no, niestety no, nasi czworonożni przyjaciele, ale także nornice, także myszy polne i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, ta nimfa atakuje kolejnego żywiciela. Po pobraniu krwi znowu dostaje zapasy energii i budulca. Dzięki temu przekształca się już w postać dorosłą i może atakować kolejnych żywicieli, prawda? W tym też i ludzi. Warto jest podkreślenia to, że każda z tych faz postaci rozwojowych może przenosić tęże właśnie babesziozę, ale także inne choroby. No mówimy tutaj o babesziozie ze względu na bardzo, bardzo duże rozpowszechnienie tej choroby. Warto powiedzieć Państwu, jeszcze uświadomić, że choroba robi bardzo wielkie spustoszenie w organizmie i no, warto nie lekceważyć tego problemu. Warto zabezpieczyć psa przed tym, żeby kleszcze na nim nie pasożytowały, bądź też nawet jeśli już opadną pieska, no żeby po prostu on mógł się ich pozbyć. No, są to różnego rodzaju spreje, różnego rodzaju kropelki, które się zakrapla na skórę. To są obroże nasycone środkiem chemicznym,
kleszczobójczym. No, jest cała gama preparatów zabezpieczających. No niestety każdy z nich ma swoje jakieś tam wady i zalety i nie zapewnia stuprocentowej skuteczności, jeśli chodzi o profilaktykę. Także zawsze warto obejrzeć po spacerze tego pieska. Nie zawsze się udaje znaleźć osobnika wędrującego bądź też pasożytującego już na psie, no ale mimo wszystko warto. No, co jakiś tam